Cześć, witajcie, z tej strony Waha, przed Wami kolejny odcinek ze Skyrima. Oczywiście, jeśli chcecie więcej, to możecie zostawić łapkę w górę, czy też jakieś tam komentarze. Ale dobra, dość już zbędnego gadania. Zajmujemy się kolejną misją od Gildii Złodziei. No i zobaczymy, co tutaj od nich dostaniemy. To mi się podoba. Masz kradzież we krwi, a to znak rozpoznawczy zdolnego złodzieja. Sądzę, że pasujesz do nas jak ulał. Zanim przejdziemy dalej, muszę zapytać... Podobno twojej ekipie niezbyt się powodzi. Nęka nas ostatnio zła passa, ale to nic, czym należy się przejmować. Zróbmy tak. Pracuj na nasz wspólny zarobek, a ja zajmę się resztą. Brzmi dobrze? Skoro no niech nie będzie. Masz więcej pytań, to chyba warto byłoby ci pokazać, o co w tym wszystkim chodzi. Dostałem osiągnięcie biznesowe podejście. I rozpoczynamy sobie zadania o nazwie w otwarte karty. Jak dla mnie, nie prezentujesz się nadzwyczajnie. Coś mi tutaj może ciekawego pokaże. No ja już powtarzałem dużo razy, ale tak nie lubię misji czy tam fragmentów gry, w których trzeba chodzić za jakimś NPC-em. No po prostu w mało której grze jest to zrobione dobrze. Coś tutaj mamy. Mercer, to ten rekord, o którym mówię. Oby nie była to strata zasobów gildii, Brynjolfie. Zanim przejdę dalej, chcę wyjaśnić jedną kwestię. Jeśli będziesz grać zgodnie z zasadami, szybko się wzbogacisz. Zaczniesz łamać zasady, a stracisz swoją działkę. Bez gadania, bez dyskusji. Zrobisz, co powiemy, kiedy to powiemy. Czy wyraziłem się jasno? No dobra, no niech będzie. Dobrze. Pora poddać twoje znawstwo próbie. Chyba o złotoblasku, prawda? Twierdzisz, że ten rekrut posiada smykałkę do naszej roboty? Skoro tak, niech to udowodni. Posiadłość złotoblask jest niezwykle ważna dla jednego z naszych klientów. Jednakże jej właściciel nagle postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i uniemożliwić nam do niej dostęp. Kurde, nie wiem. Co chwilę przez przypadek tą myszkę klikam. Brynjolf wprowadzi cię w szczegóły. Mercer, nie zapominasz, aby o czymś? Tak. Ponieważ Brynjolf twierdzi, że będziesz dla nas doskonałym nabytkiem, przyjmiemy cię. Ja serio nie robię tego specjalnie. W Gildii Złodziei. Witamy w rodzinie, młody. Liczę, że sporo dla nas zarobisz, więc nie zawiedź mnie. Prosta sprawa. Rób to, co ci każą i nie wymachuj klinką. No właśnie, kurde, nie wiem, czy sobie porobimy tę misję, bo... Porozmawiaj z Delwinem, Malorym i Vex. Oni znają te okolice jak własną kieszeń i pewnie dadzą ci coś do roboty. Porozmawiaj jeszcze z Tonilią w bani. Załatwi ci nową... Wiecie, no ja nie za bardzo lubię się skradać. Wiadomo, że coś tam czasami sobie wykorzystamy, żeby wbić jakieś dodatkowe obrażenia z łuku, czy tam kuszy, ale tak ogólnie, żeby kraść coś, to tak słabo. Posiadłość Złotoblask to pasieka. Hodują te przeklęte owady dla miodu. Właścicielem jest pewien przemądrzały leśny elf imieniem Aringot. Masz mu dać nauczkę. Spalisz 3 ule i wyczyścisz sejf w posiadłości. Sęk w tym, żeby nie spalić całej okolicy do gołej ziemi. Ważny klient, o którym wspominał Mercer, będzie wściekły, jeśli wszystko spłonie. Czemu ci klienci są tacy ważni? Gildia działa dzięki układom z wpływowymi ludźmi. Bez ich poparcia bylibyśmy w poważnych tarapatach. Maven wolałaby, żeby Aringot pozostał przy życiu, ale gdyby próbował cię powstrzymać, to możesz go zabić. Zależą od tego dalsze losy gildii. Czyli obstawiam, że to będzie w taki sposób, że wiecie, jeśli tam nie będzie trupów, no to może dostanę coś więcej, a jeśli przypadkiem tam kogoś zabiję, to też nie będzie źle. Zobaczymy.
Są zbudowane jak małe fortece, żeby oprzeć się pogodzie. Poza tym nic tak nie działa na mieszkańców pękniny jak słup gęsty. Dam ci jeden dobry powód. Maven Czarna Róża. Spal wszystkie ule, a będzie musiała importować miód z daleka, co mocno się odbije na jej dochodach. Mieliśmy z Maven umowę. Pilnowaliśmy posiadłości Złotoblask, żeby miód płynął nieprzerwanie. Gdy robotnicy się burzyli, dawaliśmy im łupnia. Jeśli konkurencja próbowała kupować miód od Aringota, okradaliśmy transporty. W zamian Maven pozwalała nam wymuszać od Aringota grubą kasę za ochronę. Powiem tak. W pękninie nic się nie dzieje bez zgody Maven. Jedno jej słowo i resztę czwartej ery przesiedzisz w ciupie. No nie, niezłe kontakciki tutaj są. Dobra, jeszcze więcej informacji. Złotoblask była dla gildii i aż tu nagle Aringot przestaje odpalać nam działu. Więc wysłaliśmy Vex i dowiedzieliśmy się, że zatrudnił bandę najemników, żeby pilnowali posesji. Tak, Aringot zadał straży miejskiej tęgiego bobu i ufortyfikował całą wyspę. Nawet Vex ledwo uszła stamtąd z życiem. Porozmawiaj z nią o tym, zanim pójdziesz. No powiem wam, że to jest jakaś grubsza sprawa. Najemnicy nie biorą. Ta misja, no to kurde, trochę może trwać. Zobaczymy. Dobra, no wróćmy sobie do tej wyszczerbionej bani, tam sobie porozmawiamy z Vex. Zobaczymy, co ona nam powie na ten temat. Tutaj szedłem przez... Nie no, przez taki pokój nie szedłem przecież. Gdzieś tutaj powinno być wyjście. Zanim zaczniemy, chcę wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze, jestem najlepszym szpiegiem, jakiego ta gildia posiada. Więc jeśli myślisz, że możesz mnie zastąpić, to się mylisz. Po drugie, Boko. Rób to, co ja i wykonuj moje polecenia. Bez pytań i wymówek. Zjeżdżaj, znam procedurę. Już cię lubię. Dość mam leszczy, którzy tu zazwyczaj przychodzą. Myślę, że będziemy się świetnie dogadywać. Czas zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Nie chcę zmarnować zbyt wiele czasu na jakiekolwiek rozmowy oprócz tych o interesach. Jakiego nie będę gadać interesa? Słodkości. Kiepsko z nami. Kto wie, stary Delvin myśli, że to jakaś klątwa. Według mnie ma nierówno pod sufitem. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to po prostu mamy pecha. Możesz zacząć naprawiać naszą nadszarpniętą reputację. Niech się nas znowu boją, jak przed laty. A przy okazji możesz co nieco zarobić na boku. Niezły układ, co? Dobra, myślę, że porozmawiamy sobie tutaj o tym złotoblasku na początek, bo pewnie tym się teraz będziemy zajmować. I to jakie? Spryt tego leśnego elfa. Gość jest dużo cwańszy niż się spodziewałam. Dasz wiarę, że ten idiota więcej niż potroił swoją ochronę? Musi być ich tam z 8. Jakby wręcz nas wyzywał, byśmy się na niego porwali. Jest pewien stary kanał, który wpada do jeziora na północnym zachodzie wyspy. Właśnie w ten sposób tam się dostałam. Wejście wciąż powinno być niechronione. No dobra, czyli mamy... Wciąż mam tu sporo do zrobienia. Spoko. Czyli mamy no, wskazówkę, w jaki sposób tam wejść. Patrzą na ciebie. Nie wiem, czy tutaj jest jakieś wyjście, czy co? Bo wiecie, pokazuje mi tutaj wskaźnik, no to może tędy da się wyjść jakoś jakoś prościej niż przez te szczurze nory. O, no świetnie. No to nie będzie trzeba latać tam i się gubić. Tylko normalnie sobie już będziemy jakimś tam szybszym wejściem wchodzić. Dobra, no to co? No to będziemy się powoli zbliżać do tej posiadłości, czemu by nie? Zobaczymy, co z tego będzie. Czy te misje da się jakoś, wiecie, przechodzić. Tak jak mówiłem, że może się zdarzyć, że kogoś zabije, czy nie za bardzo. Wejdźmy do środka. Czy do jaskini. Wszystko jedno, po prostu wejdźmy. Co tu się stało teraz? Czy
Czy tu jest... A jest, dobra. I myślałem, że to jest błąd jakiś. A, to tutaj będziemy mieli wejście. Ciekawe, czy da się to zamknąć. Gildia złodziei odkryto, no okej. Dobra, no to niech będzie. I teraz tak, gdzie jest ta posiadłość tak w ogóle? Aha. Czyli tak, tutaj mamy te ule do spalenia. Tędy się możemy dostać. No to myślę, że tutaj się przeniesiemy, no nie? Będzie dość blisko. Podejdziemy sobie do tych uli, zobaczymy jak ja mam je podpalić w ogóle, czy to zaklęciem, pochodnią, nie wiem, zobaczymy. No i potem oczywiście przez te kanały raczej będziemy sobie wchodzić. Myślę, że to będzie lepsza opcja niż wejść drzwiami po prostu. O kurde, serio? W ogóle jaki koń, kurde, fajnie. Ale to jest chyba ten, którego kiedyś sobie przyzwałem przez przypadek. Nie chce mi się z tymi bandytami bić. Od razu sobie podpłynę tutaj. Myślę, że oni nie będą mnie jakoś gonić. No, strzelają do mnie, ale co tam. Dobra, czekajcie. Spojrzę sobie tylko... Dobra, no w tym miejscu mamy spalić ule. No okej. Okay. Spróbujmy się w jakiś sposób tam dostać. Może jakoś tędy się będzie dało, chociaż na razie no nie widzę takiej opcji. Ale no przydałoby się, wiecie, no wejść jakoś tyłem niż... niż tak bardziej bezpośrednio. No tam w sumie, tam jest jakiś strażnik. Mamy odkrytą tą posiadłość. A ty tu skąd? Dobra. Chyba nie udało mi się wejść tutaj po cichu, no nie? No to teraz już wiecie, no nie ma co się... No nie ma co już kombinować, tylko po prostu chcę wejść tutaj do nich na górę i będę zabijał i tyle, no. Serio nie mogę wejść tędy? Dobra, nie mam pojęcia, czy tą misję dało się normalnie przejść, ale obstawiam, że się dało, skoro to jest, wiecie, gildia złodziei, no nie? No dobra. I tak, no, bez problemu ich sobie tutaj zjedziemy wszystkich. Jeszcze wszedł finisher na koniec. Jeszcze chyba jeden gdzieś tutaj był. Czy już może nie? No, tak patrząc na tą naszą minimapkę, chyba nie. No dobra, no. Nie było to zbyt ciche wejście, powiem wam, że no nie nadaje się na złodzieja, ale no cóż, no. Wspominałem od początku, że z tym może być słabo. No i dobra, i teraz co z tymi ulami? No tak więc spróbujmy sobie normalnie zaklęciem na początek. Tutaj płomienie sobie weźmiemy. Dobra, no, czyli normalnie. O kurde, mana mi się kończy. Okej, okay, no mam nadzieję, że się nie zjara tutaj reszta. Żeby nie było. Chyba ten ogień przyciągnął tutaj ludzi, no nie? Wziąłbym sobie krzyk jakiś chętnie. A, przyzwę sobie w sumie nawet jakiegoś. No powiem wam, że zrobiłem to po cichu jak cholera. Masakra. Nie wiem, czy jestem w ogóle teraz tymi kanałami się pieprzyć, tak szczerze.
No przecież kurde, ja tak już wybiłem połowę ludzi tutaj. Znaczy, no nie wiem czy połowę, no ale dużo ludzi. Więc naprawdę jakieś bawienie się teraz w ciche wejścia czy coś, no myślę, że większego sensu nie ma. Ja sobie po prostu wejdę tutaj i tyle, no. No wskaźnik mi niby gdzie indziej pokazuje, no to może chodźmy od razu tego wskaźnika. Aha, no dobra, on mi pokazuje z drugiej... No to tam było otwarte, tutaj jest zamknięte, no ale dobra, no to już pobawmy się troszeczkę w złodzieja i chociaż otwórzmy sobie zamek, no nie? A chociaż z tym ekspertem to może być problem trochę. Chociaż jest dobrze. Zdobądź klucz do sejfu Angota, no okej, no. Ona te drzwi otworzyła chyba. Już tu słyszę kogoś, obstawiam, że to będzie ten Aringot. Patrzcie, nie słyszą mnie. Dobra, już słyszą. Czy widzą właściwie. Póki jeszcze możesz. No dobra. Czyli już koniec z ciszą. Co mi tutaj prowadzi? Dobra, no sprawdźmy co tutaj jest. Że w sumie jak wszedłem do innego pokoju, to mogę właściwie troszeczkę się tutaj poskradać. Ale obstawiam, że tylko pojawi się jakaś postać i już będę wykryty. Chociaż kurde, uderzyłbym go mieczem. O kurde. Nie wiem czy nie pierwszy raz tak w Skyrimie zrobiłem, że z zaskoczenia tak z bliska uderzyłem. Naprawdę. No, no jest Aringot, czyli niestety zginie. Czy niestety, no. Czemu nie mogę otwierać? Czy ja to przerwałem z przypadek, czy co to się stało? Siema. Nie pozwolę, by ktokolwiek obrócił w ruinę wszystko, na co tak ciężko pracowałem. Co jedynie? Nie pozwolę, by ktokolwiek wrócił w ruinę wszystko. No dobra, no. Ja go nie chciałem zabijać, chciałem porozmawiać. To od razu go sobie okradniemy, czy by nie, no. Już bądźmy jak ten złodziej. Dobra, zabity. I czy ten safe jest gdzieś tutaj? Nie. Kurde, gdzie to jest? Czy to będzie niżej, czy co? Gdzieś tutaj. Też nie. Aha, no mnie po prostu wyprowadza stąd, ok. No w sumie tak, no tam nawet wcześniej znacznie pokazywał, że ten safe jest po prostu gdzie indziej. No naprawdę, powiem wam, że świetny złodziej ze mnie jest, tak. Wszyscy wybici w posiadłości. Ciekawe, kto tu będzie produkował dalej ten miód. Noż cholera. Co mi tutaj pokazuje w ogóle? Aha, to mi jeszcze pokazuje, że mi się dostał przez kanały. No ja na to muszę tutaj patrzeć, bo przecież tak to mogę łazić w stronę tych kanałów i gówno z tego będzie. Tam mi coś pokazuje, no. Aha, czyli to będzie, żebym się dostał przez kanał, no naprawdę mogłoby już odrzucić ten znacznik i ogólnie to polecenie, no bo przecież już jestem tutaj w środku.
Dobra, spójrzmy już do tego. Dobra, już nie biorę nic. Naprawdę nie wiem, gdzie jest ten safe. Próżni safe Aringota. Okej. To będzie tutaj. Mamy tutaj w ogóle najemników kolejnych. Okej, i co jeszcze niżej gdzieś tutaj będzie? Co to było? Spoko. Dajcie mi ten safe w końcu, naprawdę. Dobra, jest. Akt sprzedaży złotoblasku oraz złoto. No dobra, czyli teraz pewnie muszę po prostu wrócić już, okej. Tak więc, no po prostu w tym odcinku, znaczy kurde, w tym odcinku, w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Oczywiście w kolejnym, no raczej będziemy dalej sobie robić, no tutaj Serana pcha się na wizję. Oczywiście w kolejnych odcinkach będziemy raczej sobie robić dalsze misje. Zobaczymy, co z tego będzie. No ale w tym momencie dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.